Ja też trochę tak przerwałem, znaczy w zasadzie to mieliście więc... się dalej kłócić tam no. między Rykiem znaczy, i... Tak, było gadanie. Ja w ogóle nie wiem co ja ten fel jakoś weź mnie usacz w tym, bo mówię, wtedy przerwałem nagle i nie wiem na czym stanęło. Stanęło na tym, że w sumie nie pamiętam na czym stanęło. Że ty na pewno Eryk podszedłeś do niego. Ja się zacząłem irytować, ale nie pamiętam co on mi powiedział w ostatnim... No właśnie, ja też nie pamiętam co ja ci dokładnie ostatnie co powiedziałem. Na pewno mu nie powiedziałeś, że mnie podejrzewasz, tylko tak, że... Eryk tak Aha. zrozumiał na razie, że... Ostatnie to było, że nic do ciebie nie mam, chyba że chcesz mi coś powiedzieć, coś w tym stylu. A no tak, to było coś takiego. Dobra, o, to dobra, jak chcesz mi coś... Nie wiem, że chcesz mi coś powiedzieć, to ja mogę to uznać za jakiś, wiesz... jeszcze wcześniej zdążyłem... zakamuflowane oskarżenie czy coś i może coś przed... Znaczy wcześniej jeszcze ci zdążyłem też powiedzieć o siostrze, a jak ten o że i zasugerować, że za Adamem to nie było nic poważnego i każdy, kto tam był, ci tak powie, bo to po prostu... Tak, nie trzeba to było być... takie antyseksualne, że już bardziej znaczy, nie trzeba być, kurde, doktorem, nie wiem, stosunków międzyludzkich. Dobra, to ja w takim razie złapię go za mankietę tej... Doktorem Manhattanem. Doktorem man. Tak, doktorem Manhattanem. Powinien być taki skin. Monster Heartsa. Doktor Manhattan. To czy dobra, można, to jak... to, teoretycznie Chosen robi za superbohatera Trishego. Zupełnie spokojnie w skórce Chosena można by zrobić i Clarka Kenta ze Smallville. Spoko. Nie pozwolą mi pierdolnąć. No, Ali, dajesz. Dobra, mów. Mówię, że w takim razie, skoro on mi powiedział właśnie, że... Najpierw, że moja siostra była w miejscu, gdzie mogła, wiesz, skończyć tak jak skończyła Esmę. Dopóki Gabriel się tam nie pojawił. I jeszcze coś mi mówi, w sensie, wiesz, widzę takiego, kurde, bogatego chłopczyka, który stanął do mnie, mówi niby, że impreza była spoko. Ale w tym momencie jeszcze rzuca jakimś tekstem, że może coś mi jednak coś powiedzieć, jak o czymś wiesz. To w takim razie ja zrobię nasz od fizyki, złapię go za te habety. Talk to the hand. Ściany czy czegoś i mu wychrypię prosto w gębę, że twierdzi, że mógłbym zrobić coś, co może skrzywdzić moją siostrę. Ogólnie tak, wiesz. Lekko tracę kontrolę. Byłem, jesteś pedałem. Albo zaraz ty będziesz, ale raz w dupę to nie. To będzie wtedy gwałt, co się nie liczy. Tak. Take his name, Harry! Rysia, nie przypominaj, dobrze? I patrzył Snape w oczy Harry'ego i wyobrażał sobie, że to była Lily. To się nagrało. Kontrol. No klikam kontrol. No przecież tyle razy w książkach pisali, że Harry ma oczy swojej matki. Tak, on dlatego zaczął. Dobra, Eryk. Co wybiera, bo to może być dobry deal. Bo to by oznaczało, że... Ale w jaki sposób Snape w takim razie Harry'emu w oczy? No właśnie, to było takie, że Harry leżał na plecach. Tak wyginał głowę do tyłu, że aż... Znaczy, jest to wykonalne nadal. Ale niewygodne. Macie dziwne fantazje, nawet jak mają wart. Ewentualnie, nie wiem, Harry mógł po prostu bić głowę na boku. Podeślę wam, to sami sobie przeczytacie. Tą głowę nie oglądam. Co Rysia zrobiłaś, kuźwa? Obejrzyjcie sobie boku no piko, to będziecie wiedzieli jak może, a teraz dajcie mi mówkę. Właśnie, bo Fel jest teraz ekspertem od gejowskiego seksu. A, widzisz. Z ekspertem mówisz? Jestem z ekspertem teraz, tak. Dobra, morda w kubeł, niech Fel wybierze. Będzie Gain String czy Hold Steady. Ale ja wezmę Stringa na Jaya. Wrzuciłam na Skype'a, żeby wiem, że być może był na imprezie, gdzie ktoś albo coś chce jednak zrobić. Już wiesz, że się coś tam... Tak, wiem, że stało się coś poważniejszego niż to wyglądało na pierwszy rzut oka. I że ktoś z jego kumpli z tej kliki, albo może i on sypał proszki do kurde drinków więcej niż trzeba i teraz, wiesz, zgrywa głupa. Utracona część Harry'ego Pottera, duma. Więc zrzucam go na tą ścianę, nie wiem co się stało z tym harmem, ale dostaję jednego harma w takim razie. Znaczy przywalił ścianę. Ja ostatnio w ogóle doczytałem, że harma się nie da wyleczyć. On nie znika. Jak nie znika? Wyleczyliśmy? Oczywiście, że bo znika. Zrobiłem błąd. Ale nie no, znika normalnie. Nie wybieramy, dlaczego ty w ogóle prowadzisz? I co wtedy się, no to a co jak się, to są dwa sposoby, żeby się pozbyć harma. Po pierwsze, jeżeli masz dużo czasu na odpoczynek, i lizanie ran i odzyskiwanie zdrowia, to zmniejsza się harm o 1. Raz na sesję. I jeżeli spędzasz z drugą osobą mniej lub bardziej intymny czas, ale bardzo osobisty, kiedy na przykład pomaga ci się leczyć albo coś takiego, to też zmniejsza ci to harm. Additional 1, czyli tak naprawdę tak. Na sesję 2. Dobra. Czyli na sesję można nawet 2 harma odnowić. To jak ten harm wygląda w takim razie, że on nie może go wyleczyć? To jest bardziej... No nie wiem, bo pewnie przywaliłeś go trochę za mocno w tą ścianę, nie? Tak, dobra, to w takim razie ja dostaję 2 stringi na niego. No dlaczego? Bo jeszcze drugi... Bo drugi idzie z mojego Primal Dominance. Okej. Okay. W tym momencie nie wyglądam na najmilszego faceta w tej klasie. Tak, ogólnie rzecz biorąc, tak niemalże milczo na ciebie warczy i w ogóle. Dobra, mam 4 stringi na Jaya i dam ci jednego expa za stringa. Jeśli Jay obieca w tym momencie Erikowi, że wszystko czego się dowie przybiegnie i natychmiast powie mu. Co będzie się tyczyło tego. Spadaj cieciu, nie dostajesz żadnego do tego. Żadnych obietnic ode mnie. No to jak mogę go zmusić do tego? Nie możesz teraz, ja mogę sobie najwyżej Shutdown zrobić i tak zrobię. Okay. No, jeżeli w tym momencie, jeżeli nie przyjmuję od ciebie expa i no to... Pytanie, okay, tak no szybko, dobra, znaczy to tak oca automatycznie, że jak... Chyba, że nadal chcesz usłyszeć w pierdol. Że jak zrobił to po rzucie, to mógłby na przykład sobie dorzucić stringa, żeby dodatkowego harma mu dać, już po rzucie? Po rzucie tak. Chyba nie. Mogę tymi stringami wyglądać jak dziwka, mam 4. Tak, może to wyglądać w ten sposób, że w tej chwili wydaje stringa i mówi, że na przykład jeszcze przywala mu w twarz. Bez żadnych rzutów, niczego, tak? No i wtedy to jest dodatkowy harm. Niech rzuca tego szacunku. Spokojnie, możesz tak zrobić. Możesz mi dać w twarz, ja bym się cieszył. Aiden lubi brać twarz. Tak, Aiden lubi dostać twarz. Lubię pokazywać się w domu z pobitą twarzą, a potem pokazywać kto mnie pobił. Dobra, ale ja wydam... Kto tu będzie miał problemy. Ale ja wydam stringa, że on najpierw musiał zrobić Homesteady. Okej. Okej, dobra, to najpierw... To jest mądre. Najpierw sprawdźmy, czy udało mi się zachować zimną krew, żeby rzucać jeszcze jakiś cokolwiek. Tak. Ale dzięki temu tak czy inaczej dostaję expa, dzięki felgu muszę rzucać na kolda. Sprytnie. Bardzo sprytnie. Tak się wykorzystuje tą mechanikę. Ona działa nagle. 2d6 minus 1. Po roku grania. No proszę. Piąteczka, co to znaczy? To najciekawsze w sumie rzucił, że prawie mu się udało, ale nie do końca. Tak. Chwila, moment. Dobra. Co ja tu mam za opcję? Hold steady 7-9. Pick your call. Pick an option. Możesz wybrać, że po prostu zachowujesz spokój i na tym się kończy. No tak, albo mogę się, że jestem przerażony. Jesteś przerażony, ale dostajesz dodatkowe powery. Ale mogę na przykład dostać +1 do rzutu następnego. Tak, albo zdjąć kondycję, albo zadać mi pytanie. Dobra, więc ogólnie rzecz biorąc będę roztrzęsiony. Znaczy może nie tyle przerażony, co roztrzęsiony trochę po tym. Dobra, spoko. To było dość nagłe. Moment, zapiszę to sobie, żeby nie zapomnieć, że mam. Mhm. Albo nawet nie tyle roztrzęsiony, co po prostu ofiara. Może w ten sposób. W sensie nie, że ofiara nieudacznik, tylko po prostu ofiara. Pobicia jakby prawie, że... Nie, znaczy to powinien roztrzęsiony to jest dobry ten... Kondycja tutaj. Nie, dobra, znaczy wybrałem... Zresztą jeżeli ruch opisuje, że tak to ma działać, to tak to ma działać. Dobra, to dostałem po prostu kondycję, że jestem roztrzęsiony, przerażony tym, wiesz, co się stało. To było dość nagłe i i jednak boli. Ale mogę sobie wybrać opcję z 10. Wybieram sobie +1 do... No do jedno zatrzymanie. No tak. I mogę działać dalej, bo mi się udało. Byłem pod, wiesz, nie wiem, puszczasz mnie jakoś, czy dalej trzymasz? Nie, ja się trzymam. No. Okej, dobra. Wiesz, to nie trwa kurde minutę, tak jak to rozkminiasz, tylko to idzie szybko. No tak, dobra. No nie, po prostu zacząłem się zastanawiać, jak bardzo się mogę ruszać. Nie do końca, nie bardzo. Okej. Dobra, no to w takim razie ja mówię, że... Sekunda. Niech pomyślę, co ja tu w ogóle chcę... Aha. Jeszcze ci nie powiedziałem o Tobie. Nie o Tobie, o Gabrielu. Dobra, no to mówię ci, że uspokój się, kretynie. Bo podkupienie tego garnituru będzie ci kosztować więcej pieniędzy niż zobaczysz przez całe życie. Ale pociśnij mu, że jest biedny, to chyba zaraz stracisz ręce i nogi. Muszę pociskać ludziom, że są biedni, bo dostaję z tego bonusy. Sprytne. Wiesz, że mnie tam trzymasz, błyszczy ci Rolexem w oczy. Tak. Wiesz, ręka przyciśnięta do ściany, ją tak specjalnie obracam. Tak, takiego bliskim Rolexa. A jeśli mój ojciec się o tym dowie, to też nie ten... Jeśli mój ojciec się dowie, że dealujesz, to też długo na wolności nie pobędziesz. I nie chodziło mi o ciebie, tylko o Gabriela. I w tym momencie właśnie staram się rzucić z tym dodatkowym +1 na Shut Someone Down. A też ja się tylko ostatecznie upewnię. Rzucam schota. To, co tam mówiłem, chyba wystarczy, że display of expensive tastes, material wealth. No. Tak dalej, tak dalej. Tak. Kurde. To w sumie 8. Tracimy na siebie stringi. Jakby co? Dobra, no to powiedziałem ci to i jakoś to na ciebie, wiesz, trochę cię to chyba zwróciło twoją uwagę. Ogólnie na tyle, że tracicie stringi. Dobra, ja go puszczam, wiesz, tak ty powiesz, że opuszczam go na ziemię, ale rękę tam przyciskam koło jego głowy. Nawet uderzam pierścią w ścianę, mimo wszystko, bo jednak, żeby rozładować trochę tą adrenalinę, ja co z Gabrielem? To nie wiem, co przecież tą dziewczynę. Tak, dobrze pamiętam, bo to było bardzo, bardzo, bardzo wygodne, że dziewczyna pada i zaczyna się trząść, a on nagle dokładnie w tej chwili się pojawia i ją zupełnie ratuje, mimo że nikt nie wie, o co chodzi, co jej się stało. Ja pamiętam tę sytuację, że Gabriel dopiero szukał tego, tak? No, ja wpadłem na ciebie i się spytałem, gdzie w ogóle jest jacuzzi w pierwszej kolejności. I byłem bardzo może nie tyle roztrzęsiony, ale widać było, że coś mnie bardzo zestresowało. Coś w tych gustach. Że byłem. Że... Dobra, to ja tak się uśmiecham. Myślę chwilę, widać, że się zastanawiam, czy to mógł Gabriel coś tam kombinować. Ale sobie, wiesz, nie jest ciężko zauważyć na imprezie takiej, jaka tam była, kogoś, kurde, kto wygląda i się zachowuje jak Gabriel. Uznam, że nawet wcześniej gdzieś tam mi mignął, wiesz, w czasie kręcenia się po tej imprezie. Bo ja też generalnie zachowywałem się jak wrzut na dupie na tej imprezie, więc... Tak, wszedłeś tam tylko po to, że móc się popisywać, tak, on rzucał się w oczy i wyraźnie pamiętam, że dopiero biegł tam w sumie ze mną i wcześniej nie bardzo chyba miał okazję. Ja sobie tylko prycham i tak, wiesz, mówię, dobra, bogaty paniczyku, tak mu przyklepuję ten bogaty garniturek i poklepuję go tak po buźce, wiesz, tej wypielęgnowanej. Wy i wasza gromada jak zwykle musicie sobie znajdować kozły ofiarne. Mówię, Gabriel nie mógł tam być ani tego zrobić. Zastanawiam się lepiej, kto z twojej kochanej paczki mógł mieć interes, żeby ludzie skończyli jak skończyli. I w tym momencie odchodzę. Ale... Jedyny interes zabicielstwa, jaki wiem, że ktoś mógłby mieć, to właśnie Gabriel. A kto ci tak powiedział? Tak podchodzę do niego, wiesz, zainteresowany, że kto tak... No przecież... Kto tak szuka kozłów ofiarnych? No bo ogólnie rzecz biorąc, to... tym. Nie, moment. Znaczy, prawdopodobnie wiem, że ma ten... Gabriel ma jakąś tam lekko napiętą niby przyjaźń z Malem. No tak, to, że się z Manem kłócą i dyskutują na temat religijne, to jest znana rzecz. Bardzo usilnie unikam słowa stosunki. Stosunki z Manem? Stosunki z Manem, ho ho. I kurde, czy ja wiem, że on się kocha w Esma? Teraz chyba bym to trochę naciągał, co nie? Bez przesady. Raczej chyba nie. No to właśnie teraz nie. Bym to naciągał. Nie jesteś aż tak zainteresowany loserami. No właśnie, też mi się tak wydaje, więc to by było już by było naciągane. A szkoda, bo w tym momencie całe te moje Aiden, jak już stwierdzone było naciągane, to nie kombinuj dalej, tylko graj. Przez to, co powiedział Erik, to ten cały mój wątek się urywa, no bo raczej nie mam powodu, żeby... Nie urywa, daje ci zupełnie nowe tropy tak naprawdę w tym momencie. Znaczy nie, tak naprawdę urywasz mój jedyny trop, a ja dalszych nie mam. No, właśnie się ciebie pytam, kto tak kurde szuka winnych na szybkiego. A, że to mi... Znaczy... Nie sugeruję kiedy, że Tommy, ale od jednego do drugiego też może pójść sytuacja, nie już się żali, że ci jeden trop urywam. Mówię po prostu, że... To co wie Eryk, nie musisz mu uwierzyć, bo kto ci pokaże mu wierzyć. No, trzymamy razem i możemy sobie chronić dupy, więc wiesz. Dobra, no to w takim razie tam nic nie mówiłem, skoro ten... że raczej nie mogę tego wiedzieć i... No dobra. Dobra, ja się po teraz zastanawiam, bo te Gaze into the Abyss jest często takie chujowe do wykorzystania, nie? Mhm. Jak będę tak odchodził i starał się przypomnieć, co się działo dokładnie tam, jak wbiegłem i jak to wszystko wyglądało, to mogę rzucić na tego Darka, żeby sobie przypomnieć tą całą sytuację. Okej. Ze szczegółami ewentualnie, zobaczyć, kto jak się zachowywał. Jasne. O, ja już wiem, co ja też zrobię. No, można uznać, że ja właśnie poklepałem go po twarzy i wiesz, odszedłem gdzieś tam poszukać Gabriela i zobaczyć, co on o tym myśli. Dobra. A w międzyczasie właśnie rozkminiam, jak tam to wyglądało, jak tam razem wbiegliśmy, bo wbiegł Gabriel, potem wbiegłem ja i tak staram się to sobie poukładać. A chwila, to jest... Tak, to jest Jose. Ten token Meksykanin z biedny, którego nikt nie lubi. No. I właśnie wasza klika robi za bully. Tak, wiem, że coś ty zrobisz. Wiesz co? W momencie, gdy tak zaczynasz bardzo mocno rozkminiać, to przypominasz sobie coś, co w tamtej chwili nie zwróciłeś uwagi. Może wygląda teraz jak Thor, kiedy się zastanawia. Tak. Przypominasz sobie coś, na co wcześniej nie zwróciłeś uwagi. Ogólnie rzecz biorąc, wcześniej nie zwracałeś uwagi za bardzo na swoje wilcze zmysły. Natomiast teraz zauważasz, że Gabriel w ogóle nie pachniał jak ludzie. To w sumie rzeczywiście, bo się dopiero przyzwyczaiłem do tego. Tak. W tym sensie, że... no. Rozumiem, że jest już bliżej pełni i moje zmysły działają, tak? Jako tako. Tak. Okej. To tym bardziej mam w takim razie okazję popytać Gabriela co i jak. Ej właśnie, bo ja chciałam scenę z Gabrysiem już? Właśnie. Słucham. O, nice. Dobra. Już mogę? Spoko. To Eryk może... Myślałam, że w szkole właśnie, jak mi się tak... No. Znaczy, może to potem jakoś zgramy, ale właśnie chodzi o to, że... Bo my widzieliśmy, jak ty błyszczysz tym światełkiem, nie? Tam nawet zwróciłam uwagę, że to magia i takie tam, to chciałam cię po prostu znaleźć w szkole, po szkole, przed szkołą. Dobra. Chciałam cię wypytać. Spoko. No, to gdzie? Generalnie... Konkretnie, gdzie? To Sofii, mnie tam wszystko jedno, gdzie mnie łapie. To może stadion, na którym ja zawsze siedzę, jest w pobliżu parkingu, na którym ty masz motor? No. Dobra, to mogłaś mnie wyhaczyć, jak standardowo z kawałkiem Bad to the Bone podjeżdża motor i ty mnie tam wołasz, a ja tak w sumie trochę nadal podirytowany, tak podchodzę. Ja się tam na trybuny biorę, żeby nikt nas nie słyszał czy coś i tak siadam i tak widać od razu konspirację, nie? Tak się trochę przygarbiam, patrzę na ciebie spod łba i w ogóle. Że wiesz, że mam sprawę. Ej, słuchaj, Gabryś. Czarujesz? Słucham? Ale po prostu z mocno, totalnie. No wiesz. To co zrobiłeś Esmy, nie? Wtedy. No co zrobiłem Esmy, to uratowałem jej życie. I tyle, i tylko o to chodzi. Ale wiesz, bo ja widziałam, ale wiesz, bo nie musisz się wstydzić i chcę mu pokazać, że ja też potrafię i zrobić taki kryształek, w sensie takie ręką, nie? To chyba musisz coś rzucić. O kurde! Bo nie wiesz, jak działa twoja postać, już ci szukam. Bo na początku to myślałem, że ona tak tylko zacznie gadać, to ja stwierdzę, że była pijana, to jej się przewidziało, co widziała, ale jak teraz mi odwali ten numer z kryształkiem... Handluj z tym. Znaczy mam Icy Blast, ale to jest rozpierdolenie, nie? Wydaje mi się, że ja po prostu mogę sobie robić mroźne takie... ziół. Nie wiem, czy mogę robić sobie sukienki, jak robiła Elza. Możesz nawet pałac pierdzielić. A to jest specjalny move. To jest zależy od ciebie, jak to wszystko działa, jak dla mnie po... Tak. Skoro Black mógł uznać, że rozumie języki, to Darwin dobrze może uznać, że takie rzeczy też może zrobić. Tak, znaczy, wydaje mi się, że takie małe śnieżynki, małe lodziki i takie nieduże, że nie radzę. Robię małe lodzika. Tak, robię mu lodzika. No powiedzmy, że takie... Co? Nie, chodzi mi o... w sensie... Dobra, nieważne, nie będę się tłumaczyć. Takie coś jak Elza robiła, nie? Że takie wzium. Tak. Takie wzium. No. Ja myślę, że możesz, aczkolwiek chciałem jeszcze spojrzeć, czy czasem nie musisz na coś rzucać zawsze, jak używasz swoich mocy, ale chyba nie. Dobra. To ja nawet bym powiedział, że jak to robisz, to możesz nawet zauważyć, że nie jestem nawet tak w połowie zaskoczony. W zasadzie to ten twój ten twój ruch, który zawsze masz, czyli Icebound Hard. No właśnie patrzę na niego, że kiedy roluję z Darkiem albo Coldem, a co nie. Ale w sumie nie chcę jeszcze adownować. Jeszcze. Nie, nic mu nie chcę robić. Chcę mu tylko pokazać, w sensie to taka prezentacja ma być, że ja umiem, nie? Ej, czy ktokolwiek ma na mnie stringa, tak w ogóle? Ja mam na ciebie jednego. Ja też. Wiesz co? Zobacz sobie drugi akapit, Playing the Frozen. A to będzie ważne, bo jak nikt nie ma na nią stringa, to ma Darkest Selfa. No. Aha. Czekaj, co to ma wspólnego z tym, co teraz chcę robić? Za każdym razem, jak używasz lodowych mocy, to... Nie, no dobra, okej, bo to jednak musi być jakiś konkretny ruch jeszcze z tym związany. A w tym momencie nie wiążesz z tym ruchu. No, nie chcę mi przypieprzyć, więc... Dobra. I tak patrzę na ciebie, myślę, że możesz takie rzeczy zrobić bez konsekwencji. Mhm. No to mówię, to możesz zauważyć, bo podejrzewam, że jesteś na tyle innego, że widzisz, że nie jestem nawet tak w połowie zaskoczony, jak powinienem być, bo jak ustaliłem na poprzedniej sesji, że tam się zapytałem, czy mogę, no to stwierdziłem, że tak, jako anioł podejrzewam, że istnieją rzeczy supernaturalne na tym świecie. Mhm. Różne inne takie, więc... Jasne, unosi mi się brew, jak to widzę. I tak. Ale nie odskakujesz z pitkiem. Nie odskakuję. I utwierdzasz mi w moim przekonaniu, że tak, robisz magię. Kontroluję. O ja śmieję się jak dziecko. Pokaż ty. Sofia, ale to nie do końca można powiedzieć, że to magia i to nie działa tak jak u ciebie. Ja nie mogę po prostu robić tego cały czas. Kręcę głową z niezrozumieniem. I... Słuchaj, i tak... kompletnie starając się ignorować chłód, tak, wyciągam do niej rękę, tak kładę... tak inaczej, biorę ręce tak jakby... chowam, jakby zakrywam ten lód, tak jakby że łapię jej rękę i mówię, że... że masz, podejrzewam, że, znaczy, bo imponujesz mi inną gracją, więc on mówi, że jest pewien, że masz, że twój dar, magia jest na pewno, wylądowała na pewno w dobrych rękach i postaram się wytłumaczyć co biega, ale bardzo, że ja nic nie powiem i bardzo chciałbym, żebyś żeby to zostało między nami, tak? Robię taki niepewny uśmieszek. No, kiwam za pełną głową, tylko bardzo szybko cofam rękę, żeby ci... Czy z tego wyjdą jakieś ruchy, czy tylko będziecie gadać? Tak. Rzuciłem i mi nie wyszło, więc MC. A co na co rzucałeś? Na Hota? Hota. Ej, w ogóle się zastanawiam, czy to jest w Dungeon Wardzie, że dostajemy XP za nieudany rzut? Nie. Za każdy rzut się dostaje, jak masz podświetlony. Z podświetlonego stata. A ja nie mam Hota. Dobra, to mam Dinga. No widzisz, ja mam 3 XP. Dawaj, XP. A ja tymczasem... Wykorzystuję jeszcze jakoś, o ja teraz może przyjść Eryk i zobaczyć, jak my się tak zwierzamy. Tak, a Eryk jest... Nie wiem, czy Draci gdzieś tam nie wplączcie, bo ona w sumie grała tylko jedną ze sceny na początku. No. Kontrol. No. Tak, ten kontrol był potrzebny do tego nom. Dobra. Daisy. Słucham. Stałaś sobie zupełnie spokojnie gdzieś w okolicy... Znaczy... Tak. Dlaczego się stałaś samotnie gdzieś przy stadionie, to za chwilę wyjaśnimy. Bo w sumie nie zdążyłem z tą sceną. Mhm. Nie, wiecie co? Dobra, wrócimy do tego. Robimy cięcie w tym miejscu, to znaczy po tym nieudanym rzucie na Hota. Mhm. I do tego za sekundę wrócimy. Dobra. Okay. Tak będzie sensowniej. Okej, Daisy. Ty jak przychodzisz rano do szkoły. Mhm. I to ogólnie rzecz biorąc, Alexis nie ma. Nie wiadomo, co się z nim dzieje. Mhm. Znaczy ty podejrzewasz. Mhm. Natomiast Betty w ogóle nie chce z tobą gadać. I wygląda na sfochaną, nie wiadomo o co. Ojoj. Tak. Tomiego jakoś nigdzie nie widziałaś. No a z Jayem trochę głupio ci teraz rozmawiać po tym, jak cię wczoraj zbył. No tak. Co robisz? Nie wiem, próbuję dopytać się, no może na początek co z tą Alexis, bo może jednak, no... Ktoś coś bardziej wie, znaczy ja wiem, że on saksowała mnie, ale... No ale dobra, to kogo chcesz pytać? Raz, jest coś, problem, jest coś z bandy? W szkole? Co? Jest coś z bandy w szkole? Nie rozumiem, co mówisz. Z Kliki. Jest ktoś z Kliki. Z bandy, Banda i Wanda. No, jest Betty, ale Betty nie chce z tobą rozmawiać, jest napakana. Dobra, to sobie, co tam, rzucę sobie na tego. Mogę sobie, a to mogę sobie zaskrajować, to z samej ciekawości, więc sobie skrajuję to. Tam sobie na Gaisen to Abyss, mogę? Jasne. A co konkretnie się dowiedzieć, dlaczego są źli? Co się dokładnie dzieje z tą Alexis, że wszyscy się tak na mnie fochają. No co się z nią dzieje po prostu, bo to wygląda to nawet podejrzanie. No, dobra, nieważne. Nawet... Ale mam expo. Dobra, wiesz co, ogólnie też zrobiłaś sobie tylko silną migrenę. Mhm.